Witam Was serdecznie i na początek chciałabym prosić Was o zamknięcie oczu. Ja też zamknę, nie będę oszukiwać. Zamknijcie oczy i wyobraźcie sobie, że pewnego ranka budzicie się i macie do dyspozycji pewną supermoc. To jest supermoc, która pozwala Wam na jedną konkretną zmianę rzeczy, która bardzo Wam przeszkadza w Waszym otoczeniu. Na Waszej ulicy, w dzielnicy, w Waszym mieście albo w Waszym kraju. To jest zmiana na dobre. I nie macie tutaj ograniczenia finansowego, zasobowego, możecie zrobić wszystko. Wyobraźcie sobie, co byście chcieli zmienić. Co wam przeszkadza tak bardzo, że chcielibyście to ulepszyć i chcielibyście użyć supermocy właśnie do tego. Nie wiem, co wy wybraliście, ale wiem, co ja wybrałam. Jeżeli otworzycie oczy, zobaczycie, że to jest mój powód, to jest to, dlaczego ja zaczęłam działać i nie tylko ja, bo tutaj reprezentuję większą grupę osób, o czym zaraz powiem. Wybrałam 4 powody, przykładowe. To są rzeczy, które można zobaczyć na terenie Kazimierza, niektóre nadal, niektóre już nie. Być może jeżeli jesteście związani z tym miastem czy z dzielnicami, takimi jak Kazimierz pod górze, widzieliście często takie napisy. W naszej głowie, i mówiąc nas, my, mam na myśli wolontariuszy Festiwalu Kultury Żydowskiej, działających w projekcie Zmaluj To, Kraków przeciwko antysemityzmowi, takie napisy skłoniły do działania, do tego, żeby zmienić to, jak wygląda nasza rzeczywistość. Tutaj widzicie plakat naszego projektu. Jest to grupa około 20 osób, działamy aktywnie. Oprócz tego, że zamalowujemy, też się szkolimy. Natomiast pomysłodawczynią tego projektu jest Alicja Głuszek, którą widzicie tutaj wyżej. Alicja była pracowniczką Biura Festiwalu Kultury Żydowskiej. I to właśnie ona przekuła tę ideę, ten pomysł, żeby coś zrobić z tymi napisami w czyn. Napisała wniosek, dzięki któremu mamy dofinansowanie, możemy działać. A tutaj poniżej widzicie kilka osób właśnie z naszej grupy wolontariackiej. Nasz projekt trwa od września zeszłego roku, potrwa jeszcze do końca września tego roku. I na czym głównie się skupiamy? Naszym głównym celem, jak nie trudno zgadnąć, jest zmiana. Jest to zmiana na lepsze, ale to nie jest taka pusta zmiana. Przede wszystkim chcemy zmienić naszą przestrzeń. Zmienić przestrzeń, w której się poruszamy, która na nas wpływa i która nam nie odpowiada, bo takie napisy, jakie widzieliście przed momentem, nam nie odpowiadają. Nie zarówno, zarówno jeżeli jesteśmy Polakami, jak jesteśmy Żydami, jak jesteśmy każdej innej narodowości, nie zgodziliśmy się na to, żeby coś takiego w naszej przestrzeni, w której codziennie się poruszamy, czy przyjeżdżamy tutaj turystycznie, miało miejsce. I mówiąc przestrzeń, chcę wam pokazać przykład jednego konkretnego miejsca. To zdjęcie już widzieliście. Ono pokazuje, jak wyglądał adres Wawrzyńca 39. Jak tutaj pójdziecie Starowiślną, przed samym mostem po lewej stronie ostatni budynek. Tak wyglądał murek, który bardzo długo był właśnie tak zagospodarowany przez różne osoby. Administracja próbowała coś z tym zrobić, jednak na większą skalę się to nie udało. My postanowiliśmy się tym miejscem zająć, porozmawialiśmy z administracją, uzyskaliśmy zgodę, przyszliśmy, zamalowaliśmy wspólnie z ludźmi, którzy się dowiedzieli o tej akcji, dlatego że robiliśmy to 21 marca w ramach szerszej akcji Dnia Walki z Rasizmem, Antysemityzmem. Były też osoby, które po prostu przechodziły i dołączały do naszego wydarzenia i to było chyba najlepsze, co mogło nas spotkać, że osoby, które zupełnie o tej akcji nie słyszały, nagle przychodząc stwierdziły, że to jest świetne i do nas dołączą. Efekt był taki, natomiast, no jak pewnie się domyślacie, nie był on niestety zbyt długotrwały. Tak wspaniałe miejsce z tak idealnie położonym podkładem nie mogło zostać puste zbyt długo. No i tak się właśnie stało. O, tutaj niestety nie mam tego zdjęcia, natomiast jest... Wyobraźcie sobie, znowu, użyjcie wyobraźni, pojawił się wielki napis Krakowia. Wiemy, że wchodząc w teren napisów na murach krakowskich, wchodzimy trochę na działkę futbolową. Wiemy, że to się wiąże z walką między kibicami, natomiast no, my nie chcieliśmy się opowiadać po żadnej z tych stron, no, z oczywistych względów. Walczyliśmy po prostu z napisami, które są antysemickie, mogą być za antysemickie uważane. Natomiast no, nie wiedzieliśmy za bardzo, co z tym fantem zrobić, no bo napis nie był antysemicki. Ale też poczuliśmy pewien rodzaj odpowiedzialności za miejsce. Bo to też jest bardzo ważne, że jeżeli zaczniecie działać, zaczniecie coś robić, będziecie czuć odpowiedzialność. Jeżeli włożycie swoją pracę, energię, zasoby, również finansowe, będziecie chcieli, żeby to miejsce wyglądało jak najlepiej. My też chcieliśmy.
I na szczęście zgłosiła się do nas taka organizacja jak Akademia Przyszłości w Krakowie w osobie wolontariusza Piotrka, który powiedział, że chciał razem ze swoimi podopiecznymi i z innymi tutorami zmienić coś w swojej rzeczywistości. I wybraliśmy właśnie tę lokalizację razem z dzieciakami z podstawówki numer 26 w Krakowie i z ich tutorami zamalowaliśmy to miejsce. A tutaj jest też zdjęcie, które pokazuje, że były osoby, które również się do nas dołączały spontanicznie. Widać, że wiek nie ma tutaj większego znaczenia. I to miejsce teraz wygląda tak. Byłam tam dzisiaj kontrolnie, nadal wygląda tak. Więc jest nadzieja, że takie miejsce da się odmienić. I ten przykład pokazuję wam z kilku różnych powodów. Po pierwsze dlatego, żeby pokazać, że taka zmiana w przestrzeni jest możliwa. Po drugie, żeby pokazać, że odpowiedzialność za miejsce jest bardzo ważną rzeczą przy konkretnym działaniu. I bardzo bym chciała, żeby ten przykład was zainspirował. Zachęcam was do zobaczenia właśnie tego miejsca. Sam napis też jest dość znaczący. On brzmi, kiedy ostatni raz robiłeś coś po raz pierwszy. Mówiłam o zmianie. O zmianie przestrzeni, ale zmiana, którą my chcemy wprowadzić, dotyczy głównie ludzi. Przestrzeń jest tak naprawdę tylko pewnym pretekstem. Jest rzeczą, z którą się spotykamy na co dzień. Natomiast ludzie, to jest właśnie ta droga, którą my byśmy chcieli zmieniać. Głównie przez edukację, przez spotkania. Nasz projekt przewidywał bardzo dużo szkoleń w ogóle przed rozpoczęciem pierwszych działań. I ludzie, którzy współpracowali z nami przy tym projekcie, byli wolontariuszami, wolontariuszkami, niecierpliwili się, kiedy w końcu zaczniemy działać. Ale jednak to było bardzo potrzebne, bo mieliśmy zajęcia antydyskryminacyjne, międzykulturowe, związane z topografią, z konserwacją zabytków, po to, żeby te zmiany wprowadzić mądrzej, żeby wiedzieć, co robimy, na jakim polu działamy. Rozmawiamy też z ludźmi, którzy po prostu tam mieszkają, bo nie chcemy przychodzić w dane miejsce, zmieniać to miejsce według naszego uznania, mam nadzieję dobrego, no ale jednak tylko naszego. Tylko chcemy zaangażować też osoby z Kazimierza i z Podgórza. I oprócz tego też mieliśmy na przykład całą serię spotkań i warsztatów związanych z przestrzenią miejską w Krakowie, jak to wygląda po tej pozytywnej stronie, czyli wszystkie murale, które, no, jak doskonale wiecie, można w Krakowie podziwiać godzinami. Więc ta zmiana, jeżeli chodzi o ludzi, głównie dotyczyła właśnie u nas edukacji. Tutaj mamy debatę dotyczącą tego, czy Krakowia to Żydzi, czy ten przysłowiowy już Żyd z muru ma coś wspólnego z żywym istniejącym Żydem mieszkającym w Polsce, czy przyjeżdżającym tutaj na wakacje? Bo takie pytania często się pojawiają, pewnie w waszych głowach teraz też. Mamy też szkolenia, konkretne zamalowania, bo jednak oprócz tego, że edukacja jest ważna, to jednak konkretne działanie, kiedy przychodzisz, możesz coś zrobić własnoręcznie, zamalowujesz ten napis, którego tak bardzo nie chcesz, żeby on tam był, to jednak jest coś nie do przecenienia. A tutaj jest przykład dziewczynki, która też już się tutaj pojawiała, to jest Amelka. Amelka ma 5 lat. Dołączyła do naszego zamalowania ostatniego. I osobiście dla mnie to jest powód, dla którego ja robię to, co robię. Żeby taka Amelka mogła przyjść i zamalować rzecz, która jej się nie podoba w tym otoczeniu. My też rozmawialiśmy z nią i ona wiedziała, że oprócz tego, że zamalowuje i dobrze się bawi, to robi coś dobrego dla swojego otoczenia, bo ona mieszkała tam niedaleko, akurat przechodziła z mamą, dołączyła. Więc edukacja. Edukacja tutaj pełni dla nas bardzo ważną rolę. I to jest i ta zmiana przestrzenna, i zmiana w ludziach. Tutaj trochę się rozjechały, ale generalnie myślę, że widzicie ideę. Ideą kolejną, która nam przyświeca, jest współpraca. I to nawet dobrze, że te znaki graficzne wyglądają tak, że na siebie nachodzą, bo to też pokazuje ideę współpracy. Bardzo nam zależało na tym, żeby działać z organizacjami, które robią podobne rzeczy do nas, żeby się wspólnie inspirować, czerpać z ich zasobów i też pozwalać im czerpać z naszych zasobów. I to są różne organizacje, tak jak widzicie, na przykład Straż Miejską czy Otwartą Rzeczpospolitą, które działają już teraz konkretnie na tym terenie, którym my się zajmujemy, ale też robią podobne rzeczy. Ale też jeżeli wy będziecie realizować jakiś swój projekt, do czego was szczerze zachęcam, to jest współpraca z organizacjami, które pozornie robią coś innego. Tak jak na przykład Fundacja Ocalenie, z którymi współpracowaliśmy, oni zajmują się imigrantami.
I to było chyba najciekawsze spotkanie. Takie miałam opinie od moich wolontariuszy i wolontariuszek, dlatego że robiliśmy coś, co trochę dotyczy naszego tematu, ale jednak otwiera zupełnie nową perspektywę. To też pomaga później w pracy projektowej, żeby jednak sobie te horyzonty ciągle poszerzać. No i pytanie, co dalej? Bo podejrzewam, że nie macie supermocy, o której mówiłam na początku. Ja niestety też jej nie mam, chociaż bardzo bym chciała. Jeżeli ktoś jednak ma, to chętnie usłyszę, jak to zrobił. Ale co dalej? Jeżeli chcecie robić coś własnego, przede wszystkim trzeba znaleźć ideę, znaleźć ten powód, dla którego chcecie działać i zgromadzić wokół tej idei ludzi. Ludzi, swoich sojuszników, osoby, którym będzie zależało na tej idei tak jak wam, albo nawet może bardziej, którzy mają umiejętności inne niż wasze, po to, żeby się uzupełniać. I współpracujcie. Współpracujcie jak tylko najbardziej się da, bo to jest naprawdę szalenie istotne, żeby wymieniać się umiejętnościami, żeby mieć sojuszników, którzy was poprą, żeby tworzyć koalicję wokół spraw, które wydają wam się istotne. I edukacja to jest rzecz, która mam nadzieję, że to wybrzmiewa z tej mojej prezentacji. To jest coś chyba najistotniejszego w tym wszystkim. Żeby wprowadzić trwałą zmianę, trzeba wiedzieć, jaki jest powód takich rzeczy, które na przykład pojawiają się u nas na murach, co możemy z tym zrobić dalej. No i dzięki temu mam nadzieję, że wy, tak jak ja, jak i wolontariusze w projekcie, osiągniemy efekt, czyli zmianę, która będzie długotrwała i będzie faktyczną zmianą. No i myślę, że nie ma udanej prezentacji bez mema, więc tutaj dla was mem, idealnie pasujący. Chociaż spróbujcie. Myślę, że to jest bardzo ważne, żeby nie myśleć, że nic nie mogę zrobić. Żebyście wiedzieli, że zawsze można coś zrobić. Zawsze znajdą się ludzie, którzy poprą waszą ideę. Jeżeli chodzi o nas, bardzo bym chciała, żebyśmy zostali w kontakcie. Polecam projekt Zmaluj To. Tutaj mamy wolontariuszkę Paulinę i też wolontariusza Marcina. Możecie wstać? Tak, Marcin. Jest Marcin z tyłu, Paulina tutaj. Do mnie, do Marcina, do Pauliny. Można podejść w trakcie po prostu jakiejś wolnej chwili, porozmawiać o projekcie, o naszych motywacjach. Zapraszam też na naszą stronę, na Facebooka, na Twittera, na Instagram, wszędzie, gdzie tylko możecie nas znaleźć. Także dziękuję i życzę wam powodzenia w realizacji waszych projektów, w zmianie, którą wy chcecie zrobić.